Witamy na konferencji prasowej SLD z udziałem szefa sztabu Stanisława Wziątka i posła Ryszarda Kalisza, lidera listy warszawskiej SLD, pan poseł Wziątek. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień to ostatnie akordy kampanii wyborczej. Taki czas zawsze skłania do refleksji, skłania do podsumowań, skłania do przedstawienia refleksji i wniosków, jak przebiegała kampania wyborcza. Dla nas, dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, najważniejszym przesłaniem, które przekazywaliśmy w naszej kampanii, był program Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Program, który został zawarty w tej książce. Pokazywaliśmy tą książkę wielokrotnie, pokazuję i teraz. Książka Jutro bez obaw. Książka, która jest symbolem. Nie tylko pokazujemy w nim program dla Polski i kształt Polski w tej książce, ale także książka, która jest wykonana na specjalnym papierze, papierze ekologicznym. Wszystko ma tutaj charakter symboliczny. I ten symbol chcemy przełożyć na praktykę realizacji naszego programu. Chcielibyśmy, aby nasza kampania była odebrana w społeczeństwie jako kampania merytoryczna. I właśnie tak prowadziliśmy naszą kampanię. Prowadziliśmy ją w oparciu o przekazywanie informacji, jacy jesteśmy i co chcemy zrobić. Jesteśmy partią europejską. Partią, która doprowadziła do tego, że jesteśmy we wspólnym europejskim domu. Jesteśmy partią, która chce walczyć o to, aby standardy europejskie były teraz wprowadzone do Polski. To jest wartość, o którą powinniśmy walczyć jako lewica, bo SLD to przede wszystkim partia, która spogląda nowocześnie w przyszłość. Spogląda przyszłość, budując państwo neutralne światopoglądowo, otwarte, nowoczesne i przyjazne. Państwo, które nie jest zaściankiem Europy. Państwo, w której dbamy o każdego obywatela. Państwo, w którym wyrażamy szacunek dla każdego i w którym nie traktujemy innych jak nieprawdziwych patriotów, a ci prawdziwi to ci, którzy głosują na nas. To jest fałszywa filozofia pokazująca podziały w Polsce, a musimy teraz właśnie, teraz szczególnie pokazywać narodową jedność i siłę naszego działania w Europie. Kampania wyborcza toczyła się w takich dwóch wymiarach. Z jednej strony jest to wymiar, który miał charakter medialny i głównym elementem tego wymiaru było to, żeby pompować jednych, a jak najmniej życzliwie traktować Sojusz Lewicy Demokratycznej. Z przykrością to mówię, ale taki jest nasz odbiór i nie tylko nasz, bo także niezależnych instytucji, które badały niezależne opinie wyrażane o naszej formacji. I drugi wymiar, ten, który jest wymiarem prawdziwym, to jest ten, z którym spotykaliśmy się i spotykaliśmy i jeszcze będziemy przez dzisiejszy dzień spotykać się na ulicach miast. Wtedy, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy rozmawiamy z wyborcami i widzimy tą życzliwość, widzimy chęć popierania SLD i to jest prawdziwe życie. I to jest prawdziwe poparcie, prawdziwa energia, która ładuje nas do tego, żebyśmy w tych ostatnich chwilach wykazywali i wolę walki, i wykazywali to, co dla nas jest ideą i wartością szczególną. Szanowni Państwo, chcielibyśmy podkreślić, że nie wykorzystano w tej kampanii tego, co jest niezwykle ważne w demokracji, a więc przedstawianie programów i debaty o programach, debaty o tym, co chcemy zrobić i debaty o tym, co nas różni, co różni formacje polityczne. Dobrze się stało, że szefowie sztabów wyborczych uzgodnili taką formułę debaty, a źle się stało, że więcej dyskutowaliśmy o debatach, debatowaliśmy o debacie, a debaty prawdziwej nie było takiej, jaka powinna być. Na debacie finałowej, która miała pokazywać liderów i filozofię formacji, nie pojawił się ani premier największej formacji Platformy Obywatelskiej, pan prezes Prawa i Sprawiedliwości nie pojawił się w ogóle w takich debatach, a przedstawiciele bojkotowali debaty w TVN-ie. To świadczy o nierozumieniu roli demokracji i rozumienie, czym są wybory.
Uważamy, że musimy się spierać na argumenty i to nie zostało w pełni wykorzystane. My mamy w tej kampanii partnerów. Pokazywaliśmy i pokazujemy otwarcie naszej formacji. To otwarcie to partnerzy także na naszych listach. I to była wielka wartość. Okazało się także, trzeba powiedzieć samokrytycznie, że i pewna słabość. Bo z jednej strony zaprosiliśmy wielu, bądźcie z nami, Unia Pracy, Partia Zielonych, Partia Kobiet, organizacje i stowarzyszenia społeczne. Ale także mieliśmy sytuację, w której jeśli przedstawiciel innych formacji czy innych grup nie uzyskał miejsca właściwego na liście, właściwego ich zdaniem, to znaczy pierwszego, to odchodzili. To jest słabość i warto wyraźnie to podkreślić, ale także trzeba podkreślić i zrozumieć to, co dla nas było najważniejsze. My się otwieraliśmy na wszystkie lewicowe środowiska i ta otwartość jest cechą charakterystyczną Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tych wyborach i w filozofii działania. Jesteśmy autentyczni, jesteśmy prawdziwi i za taką autentyczną Polską myślę, że będą się opowiadali nasi wyborcy. Chcielibyśmy wszystkich Państwa namówić na głosowanie na Jutro bez obaw, na Sojusz Lewicy Demokratycznej, na partię, która jest wiarygodna, która jest prawdziwa, która nie zmienia swojego zdania i konsekwentnie realizuje program. Głosujcie Państwo na SLD. Pan poseł Ryszard Kalisz. Szanowni Państwo, Szanowna Pani, Szanowny Panie, to Wy w całej swojej złożoności codziennego życia, to Ty, droga dziewczyno, która jesteś mobbingowana w pracy, i Ty, młody człowieku, który boisz się przyznać do swojej tożsamości. I Wy wszyscy, emeryci, którzy musicie za tą marną emeryturę zapłacić wszystkie świadczenia, już na więcej Wam nie starczy. I Ty, przedsiębiorco, który boryka się codziennie z mnóstwem formularzy, z niechęcią urzędników, tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej w tej kampanii mówi o szacunku dla każdego człowieka, w każdym przejawie jego życia, w każdym przejawie jego aktywności, w każdym przejawie jego tożsamości. Szacunek dla człowieka. Przyszłość wasza od polityków, którzy wszystko obiecują, może być tylko wtedy, kiedy będziecie czuli ten szacunek. Mam nadzieję, że czuliście szacunek w każdej wypowiedzi kandydatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dobre, racjonalne państwo, brak marnotrawstwa i przyjazne relacje między ludźmi. Urzędnik państwowy ma wam pomagać, a nie was niszczyć. Prokurator ma zapewnić bezpieczeństwo, a nie bezpodstawnie wsadzać do więzienia. W sądzie nie możecie czekać latami na sprawiedliwość. Ona musi być uzasadniona w wyroku i szybka. Bo sprawiedliwość po latach czasami przychodzi zbyt późno. Tylko my wiemy, jak uzdrowić system ochrony zdrowia, żebyście nie stali wy, starsi ludzie, od 5 rano w kolejkach, żeby się zapisać do lekarza, a na specjalistę kilka miesięcy. Przedstawiliśmy całościowy system ochrony zdrowia, szacunkiem dla każdego człowieka, bez marnotrawienia pieniędzy, które są na to przeznaczone. I po to, żeby również tam, gdzie nie ma wielkich miast, były szpitale. Bo po zdrowie nie można jeździć setkami kilometrów. To samo dotyczy sądów. To my bronimy sądów w małych miejscowościach. To my chcemy, żeby każda wasza sprawa
mogła znaleźć zrozumienie u władzy. Tylko Sojusz Lewicy Demokratycznej nie bierze udziału w tej kłótni polityków, dla których już wy jesteście niepotrzebni, bo kłócą się między sobą. My się pochylamy nad każdym z was i nad panią, i nad panem, nad waszymi sprawami. Bo my jesteśmy po prostu dla was, bo nasza Polska jest naszym dobrem wspólnym, a władza nie może się alienować, musi gwarantować wasze prawa i wasze wolności, gwarantować to, że wszystko wiecie o działalności władzy, gwarantować to, że możecie za darmo posyłać swoje dzieci do najlepszych szkół, gwarantować to, że nauczyciele będą odpowiednio wynagradzani i wszyscy będą mieli wynagrodzenie takie, żeby mogli godnie żyć. Głosujcie na Sojusz Lewicy Demokratycznej. To jest jedyna partia, która zapewni wam, że będziecie w Polsce czuli się jako pełnoprawni obywatele, a ze strony władzy będziecie mieli szacunek. Sojusz Lewicy Demokratycznej w niedzielę, lista numer 3.